serdecznie na pokładzie pociągu. No właśnie, jakiego? To jest 15 ile? 401. 15-401. Relacji Warszawa. Do relacji Warszawa Zachodnia, Gdynia Główna. Na zdrowie. Proszę bardzo. Za szybko. Zdarza się. Po lewo a pierwsza apteka, tak zwany prawosławny. Zaopatrzenie dla tutejszych beneli, spirytus, wódkę, tutejsze papierosy. Dla potrzebujących. Michał, 15-401 słychać. Nieudolność maszynisty. Cóż, zdarza się najlepszym. Szybkość trzecia podświetlna. No, prędkość rozkładowa. Jakie tu jest zwolnienie? Do 60. Teraz będziemy pokazywali emerytom, jak się hamuje. Tak żeby przypomnieli sobie. Z plusem. Masz pociąg z Legionowa do Warszawy? O, a po prawo bogaty pociąg. I pilnujący go mundurowy. Dzisiaj mamy Citroeny C5. Do wyboru, do koloru. 206. Ale nie musisz tak bujać. Oj, bujasz facet, bujasz strasznie. Trzeba się zbierać. Wskaźnik zasłuchajemy. 60 na godzinę. Świt ludzkości. XXI wiek. Wszystko na sensorach i przełącznikach
Na ciepło. Jak pierdzić. Nie, właśnie łapię teraz te przełączniki na ciepło. Proszę. Warszawski taksówkarz. Na pół etatu na kolei doradzę. Zapierdala, bo mi się nie chce. Ile jedziemy? 120. Na lokomotywie 07. 241. Uwaga, księstwo Pociechanów. Pierwsza stacja. Pierwsza stacja od wschodniego. Zbiera się jak timer. Nie no, jako zakopać to nie będę, żeby ludzie... Z tubą w perony się tu wchodzi. A my delikatnie, żeby ludzie nie zapierdalali potem pół składu. Wiesz, ja już jestem w tym wieku, że delikatnie trzeba. Zobaczymy, czy szarpnie, jak będzie stawał. Odluźniać. No troszeczkę szarpnie. Druga stacja, zobaczymy, czy się zatrzyma. Może? Wiesz, ty już z Grety jesteś, to możesz nie trafić w peron. O, spirytusik, proszę bardzo. Ładna niebieska butelka, bo to denaturat, to żeby nie było widać. No tu peron to jest taki krótkawy. Po chuju fest. Krótki i z górki. Nie jeden już się piętami zapierał. Ja ci miał przerwę.
Zobaczymy cię teraz, szarpnie. Lara, ciebie szarpnę. Masz działdowa pociąg? Masz działdowa jest. A masz pieniądze na bilet? Poradzę sobie. Mundurowi są, ale coś ciemno kręci, wiesz? No bo tobie już w oczach ciemno się robi. Obluźniacz. O! 4 plus. Co my teraz, panie mechaniku, mamy? I łapa. Krzyżakowo. Krzyżakowo? Jezioro Hartowiec. A tu Gorzelnię właśnie widzieliśmy, już zamkniętą niestety, szkoda. Tu 110. Tu 110. Tu pasażerowie czekają na pociąg. Jeszcze nie było słychać, powtórz. I ława główna. Będzie, znaczy się. Tu się czekamy, wiesz. Zaciągnij zasłonkę. Prawo, lewo, lewo, prawo. Dobra, zawracacie kolego. Tak, słoneczko się takie sobie już. Tak, tak, ja już jak na ciebie brałem, to już kontury tylko było widać, o. Jest dobrze, hamulec, tak, ciągniemy. Ciągnąć to, wiesz co można? Zbliżenie na manometr, rodzice to będą oglądać. Tak się robi? 50? Zara, jakie 50? Już jest 45. Mamy rzeczywiście ułamek sekundy za szybko przeludowano. Wjeżdżamy do Malborka, Krzyżakowo Górne, dolne było w Iławie. Po lewo tak zwane wagony talboty. To nie są talboty. Nie pierdol, bo na głupka wyjdę przed kamerą. To nie są talboty. A to się kręci? No niech się kręci, kręci. Jakieś samowładowce. Thank you.
Różowe Pantery albo Partyzanci. To jest nastawnia MBA. W oknie jest pan dyżurny. Nie, dzisiaj nikt nie wygląda. Tak wygląda Malbork z okien elektrowozu. Po lewo pociąg do Pierdziszewa Górnego. Pan rewident. Spojrzał jakbyś po prostu tak podobał. Nie żartuj. Godzina 9:05. Szarpnie? Nie wiem. Kręcimy kierownika. Odjazd. Już jesteśmy za Malborkiem. Drzewie żyją zdrowo. Kominy kopcą, ale tylko w dzień. Sprawdź. Albo ja sprawdzę. 15.41? Tak. Z czego 15.41? Czerwę 15.401, słuchać dobrze, 20 nie obowiązuje. Dziękuję. Z podziękowaniem. Tu jest aż 40 po tym poście? A teraz dla potomnych. Jak była powódź w 1997, to te polary były całe zalane. Poldery. Poldery. Co za różnica, wiadomo o co chodzi. To polar, polder, no oczywiście. Polary to się nosi w zimę, jakieś zimno. A to jest Wisła, a tamto co mówiłem, że Wisła to wcale nie była Wisła, tylko jakieś gówno. Szkarpawa. Co ty miałeś z geografii? 4. I to w szkole średniej. 15 wiek. Przed naszą erą. Zaraz ty będziesz zapierdalał na piechotę. Mówiłem, że to rodzice będą oglądali, nie bluzgaj. Podany? Podany na 2. Jak skończył 50, to się czuły na punkcie wieku zrobił. Jeszcze długo. Ty moich lat to kiedy żyjesz? Bo mi wątroba nie pozwoli. Jak jedziemy? Prosto jedziemy, o prosto.
To jest rozjazd angielski właśnie, jakby ktoś nie wiedział. Tak jest. Podwójny krzyżowiec z iglicami w granicach czworobokich. Jeżeli wiesz o czym mówię. Ty mnie nie rozświetlaj, bo się kurwa wświeciłem się wszystko. To jest dyżurny. Czerwony łeb tak zwany. Tak, o, zobaczcie jaki ma czerwony łeb. I lizak ma pod patą. Odluźniacz. I jaki komentarz? 5 z minus. Ha, ha! Proszę, już podane. Czekaj. Piękna zabudowa stylowa. Taka coś kolejny pruska. Rodzą się tutaj złodzieje, prostytutki. Jak on jedzie? Zobaczcie, z jaką on szybkością jedzie. Przecież tu jest 60. Chwileczkę, jeszcze ze rozjazdów nie zlazło. Jak ja mówię, że zlazło, to zlazło. Już dajemy w samochód. No, myślałem, że będzie przekraczał. O, pociąg tu jeżdża. Nie wyjeżdża. Halibut. Tak wygląda halibut. O, właśnie tak. Poczta Gdańska, proszę bardzo. Po peronie proszę. Ekinarys. O, ten, tak. Ten co nie szarpie. Dobrze, dobrze. Ten co nie szarpie. Dobrze. Tu i odjeżdżamy. Siadaj w chuju, pozostanie. Chcesz tak szarpać? To jest jazda, panie. PKP SKF w Trójmieście spółka ZO. Tu jest taki kurwa, na spojnie będzie. Kurwa, trzeba zaraz zasłonić. To chyba się zasłoniło. 5, 5, 4, 2, 3. Masz? Tak. Ale tu masz, to jak to jest jakiś ten niedotapić, chyba coś kojarzy. A, tu jest. Stocznia była, jest i będzie, to jak będziemy wracali, to trzeba posłatać. Czy lepiej jak się stanie. Będziesz mógł teraz łapać, bo słońce będzie z tej strony, to wagony zasłonił. Zobacz jak się jeździ. Zagadaj na tle, jaka oszczędność. Łapiesz ten kibel? Tak. Zaszybujecie.
pracy troszeczkę chcę złapać. Teraz te wszystkie oliwie, wrzeszcze i tak dalej. Teraz wrzesz, potem oliwa, sopot. Teraz będzie gajść, wrzesz. Brama powitalna. Jeździ kradzioną jeździ. Zarnie. No teraz musi. O, ładnie. Kurwa, tu nie ma postoju, weź bliżej. Kurwa. Jak muszę z Gdańska. To już do linii jest podane. No to ja z dobrze jestem z tym. Se pomyśleli, we wrzeszczu staną, to pewnie w Sopocie się nie zatrzyma. Oni ty nie wiesz, że dyżurny nie myśli. Coś nie wyszło, panie mechaniku. Dlaczego? Troszkę za wcześnie. Bardzo dobrze, lepiej wcześniej jak za późno. No. Ale to nie było wejście smoka. Wejście smoka, jakbyśmy z kubek perony wjechali. I za złego. O ile by się ten pociąg utrzymał w szynach, to raz. Ciekawe, jak długo potem, jakby się jeszcze w tej pracy utrzymał. No, obawiam się, że niedługo. Podejrzewam, że już z tych dni by wracał pasażerem. Nowe inwestycje w mieście Gdynia. Nic godnego uwagi.
się wnosi, wnosi głównie, to ty mnie filmujesz, tak? Tak się robi. No. Dobrze, że się ptaszkiem nie bawisz. Miałem przejechać. Jeszcze trochę wyrosnę na gwiazdę Hollywood. Będę najlepszym aktorem wśród maszynistów, albo najlepszym maszynistą wśród aktorów. Nic straconego. Dupy kręć na peronach lepiej. Coś, Warszawa przyjechała. Gdynia główna osobowa. Patrz, zobacz, kręć. No pociąg się to się nazywa. Tak, ja wiem. Nastawnia. Poszedłbym z tobą, a już nie chcę Boruty robić. Boruty? No, jak odpinasz. Ale Boruty nie chcesz robić. Jedziemy. Lekcja BHP. Pantografie opuszczone. Odpinamy ogrzewanie pociągu. Chce ktoś pomyśli, temperatura plusowa, ogrzewanie. Teraz iść nakreśl tą etykietkę na tym wagonie. Słyszysz? Jaką etykietkę? Znaczy tą tablicę. A tutaj nie ma pustego numeru. Gdzie ten kurwa najbliższy? 100 lat. Makro Cash 4. Rzut beretem. Teraz wyjedziemy z wagonu.
53 06 relacji Gdynia główna osobowa Kraków główny, czyli Sabat. No nas wprawdzie do Krakowa nie interesuje. Co? Nas wprawdzie do Krakowa nie interesuje, niech się martwią inni dalej od Warszawy. A oni się mają przy martwić, bo jak ja go opóźnię, to oni, nie, to oni na Malinowskiego mogą być. Kurwa, 20 minut na przejście. W Krakowie? Zapalę, bo powiedzą, że szczeniaki jeszcze. No tak. Spektakl jednego widza. Aktora. No. Ale widza też, bo jest widza. Surówki Żydowskiej. Zrównaja. Da się przeczytać? Od góry stanął. Ale widać, że to żydowska. O, tak, teraz widać. To już mają jazdę ze mnie po. Lubliniaki go do wschodniej przyprowadzają. Aha. Siema. Cześć, Jarosz, cześć. Teraz ja się chyba tam przejdę na ten wschodni i każę jej zwrócić pieniądze. Ja widzę w nagłówku 37 minut. To jest 45. Lub tak kamera ją po prostu rozszyfrowała. A jaki masz? A masz pudełko od niej? Tak. Ale napisane 60, a opakowanie? Tak, wyrzuciłem. Ale było napisane 60. I na kasecie też jest 60? Tak. A paragon masz? No nie. No i się pożegnaj. Mogę jej najwyżej kiosk podpalić. Jest na pewno jakieś to wyjście. No to nie widzisz, to 37. Ale to co, jakby była 45, to byś to byś 10 minut już nagrał? Tak, bo ja już tutaj już nagrywałem. A maszynownie? Nie. No ja coś kolejeckie, te jechali na tym i te załatki i tego, co się tam wydaje. A tak działają na dnie roku. Nie zadziałał. Bardzo podmarte. Zaraz sprawdzimy jeszcze raz. Thank you.
wspierane. No ale współczuję tam w barsie tym, co kawę piją. Ciągnie? No. Tu można teraz przy rozruchu dawać pół. I to będzie miał czuć. Panoramę masz, 16 na 9. Dobrze. Myślę, że do agencji castingowych do filmów może ktoś mnie zauważy i zatrudni. Jako? Będzie postęp rekordowy. Wolej robicia, klauna. Wyjście na godzinę i dotyczy wyjazdów z torów 11 i 12 kierunków. Zatrzymałeś się pięknie. Jak to pięknie? Pod samym kiblem. To nie jest kibel, to jest winda. A tam gdzie będzie stał? Rzutnik? Tak. Będzie stał na końcu peronu pewnie. Pierdolnik zbiorę, bo jak to będzie na filmie wyglądało. Nowo 5, 9, 5, 80. Godzina 13:15. Mnie akurat bez tych zębów, tak? Dokładnie. A, i to jest na tym wskaźniku. Thank you.
będzie. A ich pierdolę przez okno. Skarpawa, a nie Wisła. Bóle. Tak, Skarpawa Bóle. Kowalski. A teraz technikum kolejowe, ale najpierw kawałek zamku jeszcze. Weź tą banię. O, tutaj to ładnie się to złapało. Teraz technikum kolejowe. Gnoje palą szlugi. Zelbów właśnie stary od tego. I stacja Malbork. Witamy w Prusach Wschodu. Pod semafor czy przed tą kładką? Przed kładką. Weź się wychyl jeszcze. Dobre. I to samo jak kończysz. Znalazło ci w obiektyw w kółko. Obco. Zygzaki na sieci. Karta to nasielska zielona. Skórka, ale jeszcze zapomniałem o tym. Bo to jest już stała w rozkładzie. Różowa Pantera, to na całą stację. Na całą stację. Nie widać, widać twój zaciosany łeb. Sam masz zaciosany łeb.
ten podobno pociąg prowadzi. No, 2 na godzinę. Podało się. Sygnał. Do Warszawy. A teraz szukamy miejsca, gdzie Bodry Olechowski chce przenieść stadion dziesięciolecia. Czy gdzieś tu? Tak. Może? O, to jest wylot ulicy Kawęczyńskiej. O tutaj, ta po brudy, na wprost. To jest ulica Kawęczyńska. Wjazd na wschodzie wykonany. Ciemność widzę. To ze strachu.